Witam wszystkich. Dzięki firmie Ebull mam przyjemność przetestowania Championa dwójki. Podobno ma być wycofany, ale no, proszono mnie, żebym wspomniał o nim. Tak, otrzymujemy opakowanie. Można nazwać w boksie, tak? Przy Was na pewno jeden likwinator, tak żeby nie było, że nie używałem. Tu też mam Championka dwójkę, ale pokażemy wszystko od początku. To jest świeżynka, także jeszcze nie rozpracowana. Nieraz słyszymy o kosztach palenia. Wiecie co? Jeżeli dla kogoś koszt palenia, na przykład grzałki, która może kosztować w zależności w jakim sklepie od 4 do 10 zł nawet. Już dużo, dużo, dużo może przejechałem. Taka grzałeczka, jeżeli to jest taki koszt, to w ogóle może nikt nie wchodzi w palenie elektronicznych papierosów, wapowanie inhalatorów. Naprawdę, kupując raz na 2 tygodnie takie coś, ponad tyle to starcza. Kupując Liquid, wychodzi nam o wiele, wiele taniej niż no, analogi. No, kurczę, nawet kręcone analogi wychodzą drożej. A więc kupowanie jakichś tytoniów. Kumpel ostatnio kupił tytoń, który był tak mokry, że musiał go wysuszyć. Kupił kilo. Wyszło chyba po wysuszeniu o wiele mniej. Naprawdę, nie dociera do mnie, znaczy nie widzę w tym sensu palenia analogów, jeżeli może naprawdę za tak niskie koszta takiej grzałki i liquidu, czy kupnego od podstaw, a więc powiedzmy liquidu za 20 zł 10 ml, czy robionego samemu jeszcze taniej, koszta są niewspółmierne do palenia analogów. Wracamy do zestawu, raczej do Championa. Grzałeczka, podstawa. Dobrze, przykręcamy. Wkładamy baniaczek. Tak, w tym momencie mamy już włożony baniaczek. Co tutaj mamy? Truskawka. Tak, proszę bardzo, napełniamy truskaweczką, tak trochę gęstą truskawkę, bo to jest akurat mojej roboty Liquid. Ja troszeczkę więcej glicerynu dodaję. Ale tu się nie ma co śpieszyć. Napełniamy tak w granicach 1,6 ml. Do kapturka. Do plastikowego, do silikonowego kapturka. Jest wszystko ok. Zakładamy ustnik. I co teraz? Ja bym zrobił coś takiego. Po co czekać, tak? Nieraz mówi się, żeby poczekać. Po co? Wystarczy trochę zaciągnąć na sucho. Zakładam na moda. Oczywiście ten też może być zwykłe zasilanie firmy Ebull. Ale założymy na moda. Bateryjka 4 V. Tak się prezentuje. Niebo w gębie. To jest dwójka, ale pali naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nie mam tutaj w kamerce autofokusa.
W ogóle chyba nie ma fokusa. Zresztą chyba poznajecie, że trochę zmieniłem sprzęt, ponieważ tamta kamerka mi siadła. Ach, troskawa, troskawa. Ok. Założymy na sprzęcik z wcześniejszego testu bateryjka. Właśnie schodzi troszeczkę logo. Już nie widać logo Ebula, bo zeszło. To Platinum chyba też zejdzie. To jest Platinum XV. Bardzo dobry bateria. Akumulatory, przepraszam. Nie wiem, jakie kręcenie analogów. Nie wiem, jakie tanie fajki u ruskich. Naprawdę, wszystkie świeżynki, nowinki, nowi użytkownicy, nowe waperki, waperzy, klirek, bateria, wszystko Made in China, produkowane na zlecenie firmy Apple, jest o wiele lepsze niż jakikolwiek analog. Bardzo fajne, bardzo fajnie się na tym pali. I mówię szczerze, ja od momentu, kiedy mam do testowania sprzęty w domu, posilam się albo kisem, albo takimi modami. Na wyjścia, do pracy. Na święta, które byłem zaproszony, biorę zawsze taki zestaw. Małe, lekkie, do tego ładowareczka. Dużo nie dźwigamy. Ładowarkę można brać kabelek, a więc sam bez zasilacza sieciowego, ponieważ każdy inny zasilacz też będzie dobry. Oczywiście można polecaną przez producenta ładowarkę brać. A więc przez firmę Apple, ale bez dwóch zdań, niebo w buzi. Powiedziałbym w gębie, no ale ten tak trochę. Bezproblemowe palenie. Dzięki, na razie, hej.